Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki. Byłem dzisiaj u swoich znajomych, tam obejrzałem sobie dziennik telewizyjny w TVP1. Oczywiście pół dziennika to była sprawa tego nieszczęsnego dachu i tego wczorajszego niedoszłego meczu Polska-Anglia. No oczywiście drugie, powiedzmy tam ćwiartka, to była sprawa zwycięskiego remisu, tak chciałem powiedzieć. No można tak to nazwać, 1-1. No była też sprawa oczywiście tych zdjęć, które wyciekły. No to sprawa bolesna, smoleńska, więc o tym nie będę w tym odcinku mówił, bo to ma być taki odcinek optymistyczny. No ale proszę Państwa, po tym dzienniku telewizyjnym następnie oglądałem tam jeszcze chyba może i z godzinę czasu. Miałem tak troszkę chwilę wolnego, więc sobie poglądałem telewizję ze znajomymi. I w każdym z programów, których tych polskojęzycznych sobie oglądaliśmy, to tam była sprawa cały czas wałkowana tego nieszczęsnego wodnego wydarzenia z dnia wczorajszego. No i proszę Państwa, wniosek jaki mi się nasuwa z tego wszystkiego pewien, to jest taki, że tym wszystkim kierują u nas ludzie niepełnosprawni umysłowo, no bo proszę Państwa, jeżeli pada deszcz i dach jest niezasunięty, natomiast wtedy, kiedy świeci słońce, jest piękny dzień, dach jest zasunięty nad Stadionem Narodowym, no to inaczej być nie może. No, tym wszystkim kierują ludzie niepełnosprawni umysłowo. Zamykaniem tego dachu, no i w ogóle organizacją tej imprezy całej. Teraz tych niepełnosprawnych umysłowo, no ktoś tam delegował do tego wszystkiego, no więc też wnosić należy, że to są ludzie też niepełnosprawni umysłowo. Jeżeli cały ten stadion został tak zaprojektowany, że wtedy, kiedy zaczyna padać deszcz, to już się dachu nie da zaciągnąć, no to też świadczy o jakiejś niepełnosprawności umysłowej, proszę Państwa, która potem powoduje niepełnosprawność techniczną tego obiektu. Widziałem takie zdjęcia na filmie, który tam był realizowany, że leją się ogromne strugi wody na kibiców, no i jakaś tam pani, która odpowiada za to wszystko, mówi, że no tak powinno być, dlatego że to jest awaryjne odprowadzanie wody i powinniśmy się tylko cieszyć, że ta woda się tam na tych kibiców się leje. No ta pani też, no nie wiem czy sama jest niepełnosprawna umysłowo, ale reprezentuje organizację też niepełnosprawną umysłowo, która no, zarządza tym niepełnosprawnym technicznie obiektem. No proszę Państwa, no nie będę się tutaj już dalej wymądrzał. Całość naprawdę jest, naprawdę jest niepełnosprawna i technicznie, i umysłowo. I w związku z tym wpadłem na pewien pomysł, że proszę Państwa, no wiedzą Państwo, jaka wielka afera tutaj wybuchła, wtedy kiedy panu Korwin-Mikke się nie podobała ta olimpiada dla niepełnosprawnych. Ja, proszę Państwa, wpadłem na taki pomysł, że jeżeli mamy tak niepełnosprawną umysłową ekipę, która rządzi naszym państwem, i która zarządza tym Stadionem Narodowym, a obiekt jest bardzo drogi, no bo kosztował 2 miliardy złotych, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo drogi obiekt, to wykorzystajmy tą całą sytuację do jakiegoś pozytywnego celu. No po prostu przekujmy naszą katastrofę na jakiś ogromny sukces i po prostu zorganizujmy olimpiadę dla niepełnosprawnych. Po prostu niech ci niepełnosprawni umysłowo ludzie, którzy tym obiektem zarządzają, niech zgłoszą po prostu nasze państwo i ten obiekt do organizacji paraolimpiady. I to naprawdę, naprawdę może być wielka, wielka, przepiękna impreza, która no, może wyglądać no, trochę niepełnosprawnie. No, wiadomo, no, jak niepełnosprawni umysłowo będą robili olimpiadę dla niepełnosprawnych, to będzie wszystko wyglądało no, w sposób oryginalny, ale to przecież chyba w tym wszystkim o to chodzi. I no i tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, który mi się tak na gorąco nasunął po tych telewizyjnych debatach, w których różni no, mężowie opatrznościowi i mężowie stanu i naprawdę wielkie mózgi, no i nie tylko wielkie mózgi, ale w ogóle i wielkie ciała, bo tam i poseł Kalisz się wypowiadał jako człowiek wielkim mózgiem i wielkim ciałem i pan Hoffman, który jest wielkim mówcą, tam dorzucał swoje 3 grosze i pani Monika Olejnik tam analizowała tą całą sytuację. No więc jestem tak troszkę z tym wszystkim skołowany i, że tak powiem, podbudowany, że rzucam takie właśnie hasło, żeby na tym naszym Stadionie Narodowym, takim niepełnosprawnym technicznie, zorganizować
siłami tych niepełnosprawnych umysłowo ludzi, którzy nim zarządzają, w tym naszym niepełnosprawnym państwie rządzonym przez no, niezbyt pełnosprawnych umysłowo polityków, żeby zorganizować w najbliższym czasie olimpiadę dla niepełnosprawnych. Ja tam się też chętnie wtedy zgłoszę jako niepełnosprawny, no może w mowie nie magister, czyli niepełnosprawny, jeżeli chodzi o wykształcenie. W jakiej dyscyplinie bym wystąpił? No nie wiem, no na przykład być może piłka wodna, lodowa, czyli jak będzie już bardzo zimno, no a można zamrozić przecież, albo można to zrobić taką olimpiadę zimową na przykład, to wtedy tam chętnie wystąpię. No i tym akcentem pożegnam się z Państwem, żegnam.